połowie przyszłego roku ma być gotowy wodny plac zabaw na Niedźce czy Rzykowskiej. Ratusz wyłonił najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym wcześniej przetargu. Została podpisana umowa na kwotę 3 800 000, co jest niestety przekroczeniem budżetu, który był na to zaplanowany, ale w związku z tym, że była dotacja w kwocie 2,5 miliona z funduszu dla terenów pobegierowskich, oczywiście zdecydowaliśmy się realizować to zadanie. Wykonawca ma prawie rok czasu, troszeczkę nawet ponad, bo to jest rok i 5 dni, na to, żeby zrealizować wodny plac zabaw. Wodny plac zabaw będzie zlokalizowany na Niedźce czy Rzykowskiej, ale nie na tym głównym placu Niedźki, tylko na tym mniejszej części Niedźki, która znajduje się jakby w tej drugiej części. I powstanie tam wodny plac zabaw, będzie 12 urządzeń, będą też oczywiście malutkie takie baseniki, powstanie przy tym toaleta kontenerowa, co także będzie służyło mieszkańcom, którzy korzystają z Niedźki z tych poprzednich urządzeń, będzie przebieralnia, więc będzie to taka bardzo ciekawa atrakcja na osiedlu Czyżykowo. Zakres przedsięwzięcia obejmuje m.in. budowę wodnego placu zabaw z minimum kilkunastoma urządzeniami, budowę zaplecza technicznego, budowę zaplecza sanitarnego, wykonanie niezbędnych przełączy, m.in. wodociągowych, kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej. W ramach zadania planowane jest również zagospodarowanie terenu, ogrodzenie i nasadzenia zieleni.